Kończymy przerwę, zawijamy obrady, można się posilić, tak? Szanowni Państwo, najpierw wniosek o wprowadzenie projektu uchwały, bo go nie było, w sprawie powołania doraźnej komisji do spraw. Projektu uchwały. Wiceprzewodniczący, to jest to. To jeszcze przepraszam minutkę, bo tutaj... Projekt uchwały mamy, ale musimy najpierw poradzić ten projekt uchwały. Już za chwileczkę będzie wniosek. Już? Mamy wniosek o wprowadzenie projektu uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego doraźnej komisji do spraw budżetu obywatelskiego Rady 916 pod obrady sesji w dniu 27 lutego 2014 roku. W trybie paragrafu 21 ust. 1 regulaminu 916 tryb nagły na podstawie paragrafu 21 ust. 1 regulaminu 916 uprawniona grupa radnych wnosi o wprowadzenie projektu uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego doraźnej komisji do spraw budżetu obywatelskiego Rady 916 pod obrady sesji w dniu 27 lutego. Jest odpowiednia opisów. A więc kto z pań i panów radnych jest za wprowadzeniem tego projektu uchwały pod obrady dzisiejszej sesji, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto wstrzymał się od głosu? Również nie widzę. A więc przedstawiam teraz projekt grupy radnych, rozumiem? Tak. W sprawie wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego doraźnej komisji do spraw budżetu obywatelskiego Rady 916. Na przewodniczącego głowę prawną zostawiam, bo jest duża. Tak? A na uchwałę jeszcze raz miejsce. Tam muszą grupa. Przepraszam, widzicie, żeby było wszystko zgodnie, musimy grupę radnych jeszcze poprosić o podpisanie. Ale te trzy osoby, tak? Zarząd musi się poradzić z tym. Proszę, że podpisaliśmy. Mamy w paragrafie pierwszym, szanowni państwo, na przewodniczącego doraźnej komisji do spraw budżetu obywatelskiego Rady 916 w Wieńczyce wybiera się Agnieszkę Łoś. Paragraf drugi. Na wiceprzewodniczącego doraźnej komisji budżetu obywatelskiego Rady 916 wybiera się Roberta Adamka. To jest to. Otwieram dyskusję nad projektem. Nie ma dyskusji. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Przepraszam, czy ten gest to był... A pan Pawliński, bo przepraszam, ten gest był taki... Jest przeciw, tak? Nie, za. Ale pan Pawliński. Za. Znaczy, czy ja cały czas widzę, że pan Zdzisław jest za? Ale przepraszam. No. Przepraszam, pani Małgosiu, skończyliśmy na głosowaniu za. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto wstrzymał się od głosu? Jeden wstrzymujący. A więc stwierdzam, że Rada 916 podjęła uchwałę w sprawie wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego doraźnej komisji do spraw budżetu obywatelskiego Rady 916 w Wieńczyce. Bardzo bym prosił później tutaj o zabranie informacji i jak najszybsze spotkanie w celu omówienia tutaj tych wszystkich rzeczy według tego harmonogramu, który jest. Tam osobą kontaktową będzie pewno pan przewodniczący z dzielnicy siódmej. Pan Szczęsny Filipiak, tak się nazywa ten człowiek, on tam najwięcej przerobił tych rzeczy, ale myślę, że będziemy w kontakcie, ja chętnie będziemy na mógł pomagać.